kochani. Witam się z wami w kolejnym dniu. Wybraliśmy się dzisiaj na spacer do lasu. Ja tymi ścieżkami jeszcze nie chadzałam. Chadzałam takimi bardziej cywilizowanymi. Ale mój mąż tu zna jakieś skróty, więc mówi, że tędy też się da dojść. Zabraliśmy Azji. Zobaczymy, czy sobie znajdzie jakieś koleżanki. Nie wiem, czy ja dobrze idę. Jakoś nie ogarniam tego terenu. Tam cała ekipa z tyłu. I idziemy pospacerować. Wietrze w lesie jest po prostu przecudownie. Przecudowne. Ja dzisiaj sobie wzięłam do testów aparat. Chcę się przerzucić na nagrywanie aparatem. A jak my tędy zejdziemy? Aha. Okej. Chcę się przerzucić na nagrywanie aparatem. Zobaczymy, czy mi się to uda. Muszę zobaczyć najpierw, jak to się wszystko poskłada, więc ja dzisiaj nagrywam i na telefonie, i na aparacie, żeby się przekonać o tej jakości. Widzę, że dużo osób używa tego aparatu. To jest Canon G9X. Siódemka ma taki fajny jeszcze wyciągany na górze ekranik do podglądu. Ten tej opcji nie ma, ale to nic. Zobaczymy. Może mi się uda. Zobaczymy, czy mi nie będzie głowy ucinało, więc ten film będzie taki bardzo testowy. Patrzcie, jak się pięknie błyszczy drzewo. Ja chyba z tego lasu dzisiaj nie wyjdę. Jezu, jest przepięknie po prostu. Siad, siad, a ona o. Skrętu kiszek dostaje. Taki siad. Cześć! Gdzie ty jesteś? A tam już ksawery. Nikola dopiero z pieleszy wyszła, więc Nikola została w domu. A niech traci. No co się przytoczyłaś? Taki może być? No i mamy tam chyba jakiś przyjaciół. Zaraz zobaczymy, kto tam jest. Idziemy ścieżką w dół, schodzimy. Tutaj mamy takie pola obok lasu. Tam słychać msza z kościoła. To jest kościół w okolicznej miejscowości. I idziemy sobie brzegiem lasu. Jak widać, bardzo dużo łęczynian powychodziło dzisiaj z domu na spacery. Naprawdę minęliśmy mnóstwo ludzi. Chyba przez cały tydzień tyle ludzi nie było u nas jak dzisiaj. Azji już ciągnie wszystkich, bo ja się wyrwałam do przodu. No niestety. Dla niej to też jest taka nowość. O, tam też wyszli z rowerami i z dużymi psami. Idziemy zobaczyć, z kim to się Azji pobawi, czy się nie pobawi. Dobra, idziemy już dalej. Już się Azji z Nutką wybawiły. Teraz doszliśmy do wieprza. Zobaczcie, jak tutaj mamy pięknie. Bardzo mi się podoba tutaj w tym aparacie. Nagrywamy aparatem stabilizację obrazu. Bardzo ładnie to wygląda. Już was odwrócę z drugiej strony. Tylko widzę, że bardzo krótko trzyma bateria, bo już mi się świeci. Tam chłopaki poszli i Azji. Mamy piękny las
i nasz wieprz. Bo Łęczna ma dwie rzeki, wieprz i świnkę. Taki to oto urodzaj u nas jest. Będzie taki troszkę posklejany ten film, bo nie wiem, co mi się udało nagrać aparatem, czy to z aparatu w ogóle wejdzie, czy nie. Ogólnie bardzo dużo osób dzisiaj przyszło do lasu. My teraz idziemy taką przepiękną scenerią. Mamy tutaj wieprz. Tam chłopaki poszli z psem. Kierujemy się już w stronę domu. Idziemy oczywiście okrężną drogą. Dzisiaj na bank kroków narobimy. My jeszcze z mężem dzisiaj jedziemy pooglądać dachy w dwa miejsca. Później zajedziemy do lodziarni. Część osób sobie tutaj odpoczywa. Jak ci się podoba dzisiejszy spacer? Ksawery nic nie mówi, bo już jest mega zmęczony. Zbiegał się z koleżanką i kolegą. O, a Azji co? Idzie pić czy nie? Tak, tak, skąpała się właśnie. No idź, idź do wody, idź. No już i tak się skąpała. No to nic nie szkodzi, nic jej nie będzie. Tylko smyczy, nie mocz. Wracamy już do domu. Wchodzimy pod górę. Bardzo proszę. Ksawery też już idzie. O. Pięknie jest. Powiem wam szczerze, jest tak przepiękna pogoda. Są takie piękne, nasycone kolory dzisiaj w lesie. Cudownie. Piękna, złota, polska jesień. Bardzo dużo ludzi. Tam dzieci poszły z rodzicami. Naprawdę ludzi jest bardzo dużo tutaj w lesie. Ale przynajmniej można spokojnie pooddychać. Bez maseczek. A tam idzie Ksawery. Ostatkami sił idziesz? Dziecko, co chodzi po szczytach górskich. No, widzicie? Taka kondycja. To się dzieje z dziećmi, z kondycją, jak jest zostań w domu. Chociaż Azji też już ma dosyć dzisiaj spacerków. Gdzie idziesz? No siądę, poczekam. Tam już piesek usiadł, tak? Nie, idzie, idzie Ringo. Dzień dobry. Dzień dobry. No. Bo pobrudzisz, ty kie. No i cześć kochani. Przyszłam się już z wami w sumie pożegnać. Cały dzień zleciał. Byliśmy w tym lesie. Jak wróciliśmy, pojechaliśmy od razu, zostawiliśmy tego psa i pojechaliśmy od razu oglądać dachy. Później zajechaliśmy do lodziarni. Musiałam przynieść troszeczkę lodów, bo już każdy w domu chciał lody. No mówię, przecież nie będę latała po sklepach, kupowała jak w lodziarni tyle lodów. Więc zabraliśmy lody z lodziarni, część i co? No taki fajnie w sumie, prawda? W każdej chwili mogę pójść sobie lody wziąć. W każdym bądź razie później wróciliśmy do domu, był patrol Tatry, czyli po prostu 30 minut pełnego odprężenia. Pooglądałam, popatrzyłam, powspominałam, pomarzyłam. No, przecudowny dzień relaksu. W międzyczasie upiekłam dzisiaj chleb, w międzyczasie jeszcze rozwiesiłam pranie. W międzyczasie zaczęłam właśnie składać ten film, co okazało się, że nagrywając i aparatem, i telefonem, raz tu sytuację taką, tym sprzętem, raz tym, no przy składaniu naprawdę bardzo mocno pocięłam, widziałam, że były takie elementy, gdzie po prostu błyskawicznie przelatywałam tym aparatem, no i bardzo dużo jednak filmu, którego nagrałam, nagrane mam ponad 40 minut filmu, a tak naprawdę tyle, ile widzieliście, tyle tylko nadało się do jakiejkolwiek publikacji.
Więc teraz jeszcze zrobiłam kolację, jeszcze dopiero przejrzałam telefon, odgruzowałam te wszystkie powiadomienia, które mi poprzychodziły, bo w lesie po prostu nie było zasięgu. I to, że ja dodałam, to po prostu wszystko mi się wstrzymało. Teraz będę robiła sobie jeszcze jakąś maseczkę. Rano w ogóle wzięłam kąpiel, jak to zawsze w niedzielę, bo rano w niedzielę mąż bierze psa, więc ja mam ten czas dla siebie. I co? I szykuję się pomalutku na jutro. W ogóle mam do Was taką prośbę, bo u nas dla dziecka z okolic Łęcznej, dla Fabianka, jest zbiórka nakrętek. Jeżeli jest ktoś z Łęcznej lub z okolic i będzie na przykład w Łęcznej, to dajcie znać, ja bardzo chętnie odebrałabym nakrętki, jeżeli macie. Dlatego, że ja już na przykład na jutro umówiłam się z tą panią, ona jutro ma być w Łęcznej, mama Fabianka. Fabianek ma 6 lat, zbiera na protezę rączki, ma problem z przedramieniem od urodzenia i zbierają na protezę, którą trzeba systematycznie wymieniać, bo dziecko rośnie. Jest to koszt duży dla rodziny i zbierają wszelkiego rodzaju plastikowe nakrętki PET, które można tam, czy z butelek, po sokach, po mleku, po różnych napojach. I oni po prostu to zbierają. I ja się tak umówiłam, ta pani się do mnie odezwała, że może przyjechać, bo ja znowu kontakt złapałam do tej pani przez inną, naszą wspólną znajomą. I oni ogólnie zbierają nakrętki. Nie ma jako tako włącznie żadnego punktu odbioru. Więc myślę, że jestem w stanie się zobowiązać do tego, że możecie przynosić te nakrętki po prostu do mnie. No oczywiście mówię o osobach zdrowych, żeby tu zaraz nie przyszły mi osoby zakażone. Także myślę, że to będzie ok, a ja się z tą panią po prostu jakoś dogadam, a jak będzie trzeba, to już nazbieram większą ilość, to jej nawet i zawiozę te nakrętki, albo mąż pojedzie, jak będzie gdzieś tam miał jakiś serwis czy coś w okolicach. Nie jest to daleko, więc dla mnie to też nie jest jakiś większy problem, jeżeli tego więcej nazbieram, bo wiadomo, z małą siateczką nie będę jechała, ale myślę, że jeżeli by więcej osób Was przyszło i te nakrętki mi przekazało, bo myślę, że nadal dużo osób zbiera te nakrętki. Ja cały czas zbieram, czasami oddaję je w Tesco do tego kontenera na nakrętki. Kiedyś zostawiałam na rehabilitacji w Cycowie właśnie przez tą panią Agnieszkę w Cycowie rehabilitację. Zebrałam kontakt po prostu, dostałam kontakt na tego Fabianka. Więc jeżeli Wam zawadzają, ktoś mnie ogląda, bardzo proszę, przynieście te nakrętki, skontaktujcie się ze mną. Możecie mi napisać w mailu, podam Wam numer telefonu, adres i po prostu zapraszam serdecznie z nakrętkami, a ja się po prostu z tamtą panią po prostu skontaktuję i przekażę jej te nakrętki i każdy będzie szczęśliwy. Także mogę zostać punktem odbioru takich nakrętek w Łęcznej. Ja się już na dzisiaj z Wami żegnam, liczę na Wasze wsparcie, trzymajcie się cieplutko. Mam nadzieję, że Wasz dzień był tak samo miły jak mój, bo ja po prostu w tym lesie naprawdę wypoczęłam. Byliśmy tam ponad 2 godziny. Naprawdę było przecudownie. Pogoda dzisiaj była... pip, pip, pip. Taka była pogoda, naprawdę. Już dawno nie było tak pięknej pogody. Było słonecznie, było bezwietrznie. Wyszliśmy w najlepszym momencie dnia, mogliśmy wyjść jeszcze godzinę wcześniej, to chyba by było jeszcze lepiej, ale ja po prostu byłam pod ogromnym wrażeniem. Z Azji się wybiegała, spotkała swoją jedną z najlepszych przyjaciółek, Nutkę. Ona z Nutką się również tutaj niejednokrotnie bawiła, bo mieszkamy blisko siebie, ale no nie zawsze się kumulujemy w tym samym momencie. Nie wychodzimy na spacery, więc rzadko tą Nutkę ostatnio widzi, ale uwielbia się z Nutką bawić. Także psy się porządnie zbiegały, żeby tu zaraz nie było, że pies cały czas na smyczy, pies jest spuszczany i pies się bawi. Było tam naprawdę dzisiaj bardzo dużo ludzi. Także nasz dzień uważam dzisiaj za bardzo, bardzo pozytywnie zakończony. Z Wami się już żegnam, trzymajcie się cieplutko, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia, buziaki, pa!